Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Hubert i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Grand Theft Auto 3. Słuchajcie, tak jak mówiłem ostatnio, troszeczkę w wolniejszym czasie zająłem się zbieraniem paczek i oto jest rezultat. Prawie 40 paczek, bo już tutaj mam całą kolekcję zebraną, czyli 33 paczki, bo na tej wyspie są 33 paczki, na trzeciej wyspie jest 32 paczki, a na pierwszej wyspie są też 33 paczki, także no niestety nie udało mi się 40 uzbierać, żeby mieć strzelbę. A na razie zbytnio nie mogę się cofać do pierwszego miasta, bo będę na każdym kroku ostrzeliwany przez wszystkich. Także zbierzmy sobie tutaj ten staw i bierzemy auto. Mam tu jakiegoś takiego osiołka, który mi pomagał w zbieraniu paczek. No, jedyne co, to się nie mogę pojawiać zbytnio w tej lewej części miasta, bo automatycznie kartel do mnie strzela. No, przez to, że mafia mnie sprzedała dla kartelu, także tam jestem spalony. I Asuka będzie mi pomagać w sumie, no, to naprawić. Żeby tutaj móc chociaż po tych ulicach Liberty City jeździć tak spokojnie. Dobra, parkujemy i idziemy odpalić kolejną misję. We have certain issues to clear up before we continue any form of relationship, business or otherwise. Let's lay our cards on the table. I am Yakuza, and I know you worked for Salvatore Leone's family. I can give you work with our organization, but first you must prove to me that your ties with the Mafia are truly broken. Salvatore Leone will be leaving Luigi's in about 3 hours' time. Make sure he doesn't reach his club alive. Meanwhile, Maria and I will catch up on old times. Oh, Asuka, you've got a massager. That's not a massager. Dobra. Czyli wybieram się jednak do pierwszego miasta. Jedź do dzielnicy Czerwonych Latarni. Salvatore opuści o 8:30. Czyli... Na to wygląda, że mamy most otwarty. Zobaczymy. Gdzie teraz trzeba wjechać na most? To jest pytanie. Za 100 punktów. Tu chyba gdzieś się wjeżdża na ten most. Z tego co wiem. No on tam jest właśnie. Dobra, musimy szybko znaleźć jakąś drogę w tamtą stronę. Już chyba znalazłem mniej więcej rozwiązanie problemu. Tutaj. O, Portland Island. Dobra. Czyli most mamy otwarty. Chodzi, trochę mnie dziwi, a nie, są samochody. Dobra, czyli most mamy otwarty. Możemy bezpiecznie przejechać do pierwszego miasta. Dobrze, że wziąłem Stingera Yakuzy. Nie wiem, coś tam było, chyba broń jakaś. Oj. No tak, zapomniałem o Chinatown. Dobra, muszę okrążyć bar i podjechać z drugiej strony, żebym widział Salvadora, jak będzie wyjeżdżać. Bo jeszcze mamy tutaj jedno podejście. O kurde, tu jest, gdzie był ten samochód pułapka?
I tu będzie w sumie chyba pasować. No, mamy 8:30 i... Gdzie jest Salwador? Zobaczmy jeszcze cele. Około 8:30, a już jest... Po 8:30. No dobra, podejdźmy tam może. Ale przygotuję już kałacha w razie czego. O, o, mafia przyjechała. Próbujemy cisnąć? Kurde, ilu ich tam jest? Snajperka, snajperka, snajperka. Będzie to chyba najlepszym rozwiązaniem. Dostał. Szybko. Dobra, kałach w łapę i lecimy. Albo nie. Bo oni wszyscy będą. O, dobra. Ładnie pokoszeni wszyscy. Salwador nie żyje. Okej. No to lecimy do zapisu. Bo mamy tutaj aktywny telefon, ale nie wiem, czy to nie jest ten telefon z wyścigiem. Także podjedziemy do niego później. Bo najpierw muszę tutaj zrobić zapis, bo nie chcę też, żeby mnie tak, oj, łatwo zaatakowali. Dobra. Ubierzmy amunicję, bo to zawsze się przyda. I lecimy na zapis. Dobra. Nic się nie zrespiło, bo to chyba dłużej potrzeba. 12 godzin, żeby się to zrespiło ponownie. Zaraz zobaczymy. W sumie mamy nawet dobre auto na wyścig, także jak coś, to najwyżej przejedziemy sobie ten wyścig, ale nie chciałbym, żeby to był wyścig. Wyścig, dobra. Czyli to jest inaczej. Nie chce mi się naprawdę, tylko że teraz auta nie będę miał. No najwyżej sfejluję tą misję. Rzucę granat na linię startu i zarypię gości po prostu. Albo może wystarczy rzucić granat na linię startu i wtedy tylko sobie przejadę ze spokojem wyścig i będzie po wszystkim. Nie wiem, zobaczymy. Kurde, głupie kartony. Dobra. O kurde, teraz tak trzeba idealnie wycelować ten granat. Kurde! Aj! No kurde blade! Jakie wkurzające typki! Czekajcie, rzucę im tu granat. Ue, nic to na nich nie działa. Dobra. To rezygnuję z wyścigu, bo nie ma sensu. Zresztą już miałem 13% pancerza, także to też już było głupota. Dobra, wyciągnijmy Sentinela, żebyśmy mieli czym w ogóle dojechać. I dopiero bym musiał ich zniszczyć w trakcie wyścigu. A nie chce mi się tego robić. Dobra, no i ostatni zjazd. To jest chyba ten. To jest... No, to jest ten, co się wjeżdża na most. Już naparzają. No kurde, no denerwuje mnie to naprawdę.
że oni już do mnie naparzają. Dobra. Jesteśmy po drugiej stronie. Tu jest? In country prosi cię o... Wódkę telefoniczną. Aha, dobra. Na razie Asuka jest ważniejsza tutaj, bo ona mi pomaga. Wow! No, spoko. Kaskaderski skok. Salvatore's death comes as pleasurable news. You're an efficient killer. I like that in a man. Ah, this is my brother, Kenji. Asuka had a little job for you, but when you're done, drop by my casino and we can talk. Just like Kenji, always trying to play with my toys. My police source indicates that the FBI has mounted a surveillance operation at key locations around the city. It is too late to contact anyone and avoid incrimination. Take out these spying cops, but be careful. They're bound to have backup. No dobra, mamy jakieś wtyczki. O kurde. Dobra, biorę Stingera, bo będzie to szybsze na pewno niż... Sentinel. Dobra. Dobija mnie tylko cholerny brak mapy, bo nie wiem dokładnie gdzie jechać. No dobra, akurat tu nie jest tak źle, bo to jest blisko. To jest na tym wjeździe. Warto w sumie pójść tam do nich, bo mają kałaszki. O, a ja kałaszki lubię. Chyba będę tak sobie ich kasować ze snajperki, bo oni mi tak później nie mogą mnie tak łatwo trafić. A w międzyczasie, jak oni będą próbować do mnie strzelić, to po prostu zmienię sobie koordynat strzału na innego wroga. A że snajperki w tej grze to nie jest taka wielka filozofia, no to nie, czemu by nie warto spróbować? Pytanie teraz, gdzie oni stoją? Jeśli nie wylezą, zrobimy to tak. Kurde! Trąciło mną. Dobra, ale nie żyją typki. A mnie policja goni i zaraz... A myślałem, że mnie złapią. I będzie... Koniec gry. Ale nie, dobra. Tu chyba będzie najwięcej typków. Gdzie oni są? Typki są pod mapą? Oho, chyba mamy jakiś problem. A, już wiem, gdzie oni są. Oni są tutaj chyba pod kasynem w tunelu. Kurde, druga gwiazdka. A już lecą te. No. No jaj, cię kręcę. Jak uwalę przez nich misję. Kurde, to jest auto zamknięte.
Serio. Nie, to nie tu. O nie. Tam musi być jakiś wjazd, na pewno. No to jest na 100% pewne. Tylko pytanie, gdzie i jak wjechać? Albo rzeczywiście się misja zbugowała. No i dupa, dobra. Słuchajcie, ja do was wrócę za chwilkę, zobaczę, czy to nie jest jakiś bug gry i... Po chwili wrócę już na miejscu przy misji Asuki. Dobra, także do zobaczenia za chwilkę. No, witam was z powrotem. Już wiem, gdzie to jest. Jak to zrobić, gdzie oni są. Oni nie byli pod mapą, tylko byli na balkonach, na górze. No i to jest właśnie tutaj jeszcze ten problem tej gry, że tu nie ma kwadracików, tych, że trójkąt w górę to jest góra, a trójkąt w dół no to jest dół. No i właśnie dlatego... Weźmy snajperkę. Dobra, typek mnie trafił, ale dałem sobie radę jakoś. Kałaszki, oj! Podnieśmy kałaszki po nich. Już sobie granat przygotowuję. Oj, oj, oj. A, myślałem, że policjant mnie... No, typek już mnie chciał wyciągnąć. No, na pewno nie. Dobra, teraz kierujemy się w stronę kasyna. I tam musimy wejść na dach. I najlepiej wejść na ten dach tutaj z prawej strony, bo oni nas do nas wtedy nie będą strzelać, a ja będę miał przewagę i sobie ich po prostu pyknę. No i pięknie. No i kolejna misja zaliczona. Dobra, skoczymy jeszcze szybko do zapisu. I lecimy na kolejną misję u Asuki. Co to nie tu, tylko... Oj! O, ładny drift zrobiłem. Dobra.
Okej. I zapisujemy się. Wyklep podnieśmy. A nóż się przyda. Jedziemy po kolejną misję do Asuki. No kurde, świeżo wyjechane. No to lecimy. Bez niepotrzebnych rozmów. A reporter has been nosing around. Marie and I have taken a little holiday together until you can get rid of this perverted voyeur. He's probably out in the bay as you read this. Steal a police boat and sink his career. Okej. Kurde, łódź policyjna jest na drugim tym doku. Łe! Nie wiem, czy to jest ta wersja ze z karabinami. O, to jest ta wersja z karabinami, dobra. Kurde. Dalej. Gin śmieciarzu. Dobra. Wracamy się nad molo. Lecimy z kolejną misją. Ale tym razem chyba od razu ruszę na misję. Najwyżej będę poprawię ją po prostu już po nagraniach. Bo to i tak, nie wiem, kurczę, w sumie tak już trochę czasu nie ma. Zobaczymy. Nie, no nie będę kombinować, bo czasu już nie ma, a nie chcę też was zbytnio zanudzać. Także ja postaram się zaparkować w końcu tą łodzią, a w międzyczasie, jak będę to czynił, pożegnam się z wami. Także dziękuję, moi drodzy, za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał, lajkujcie fanpage, zostawiajcie łapki pod filmikami. Dobra. No, zostawiajcie łapki pod filmikami. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się, na razie i cześć.